Dzień dobry, nazywam się Diana Rokita-Poskart i reprezentuję Wydział Ekonomii i Zarządzania. Chciałam Was dzisiaj zabrać w świat makroekonomii i powiedzieć kilka słów o PKB. Dlaczego to pojęcie jest tak ważne? Dlatego, że codziennie niemal możemy o tym przeczytać na różnych portalach internetowych, nie tylko poświęconych tematyce ekonomicznej. Codziennie słyszymy o PKB w radio, w telewizji. Wpisując tę frazę w najbardziej popularną wyszukiwarkę na świecie, otrzymujemy 67 milionów wyników. Wpisując tą frazę przetłumaczoną na język angielski, czyli GDP, otrzymujemy prawie pół miliarda wyników. Okazuje się w takim razie, że obok tego pojęcia nie powinniśmy przejść obojętnie. W czym w takim razie jest PKB? PKB to produkt krajowy brutto. Produkt krajowy brutto to wartość finalnych towarów i usług, które są nowo wytworzone przez czynniki produkcji znajdujące się na terytorium danego kraju. W tej definicji ważne są co najmniej trzy elementy. Pierwszy to to, że towary i usługi powinny mieć charakter finalny. To znaczy, że nie powinny one podlegać dalszemu procesowi przetworzenia. Powinny być one również na nowo wytworzone na obszarze danego kraju. I co ważne, przez czynniki produkcji, takie jak praca, kapitał czy ziemia, zlokalizowane na obszarze danego kraju. Żeby wytłumaczyć lokalizację czynników produkcji, posłużę się mapą. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar Polski. Jeżeli jakikolwiek czynnik produkcji zlokalizowany jest na obszarze Polski, czyli praca, kapitał albo ziemia, to wówczas powinien być wliczony do polskiego produktu krajowego brutto. Warto w tym momencie posłużyć się przykładem fabryki Fiata, która zlokalizowana jest w Tychach. Jest to koncern amerykańsko-włoski, który produkuje samochody. Produkuje ich około 300 tysięcy w skali roku. Wartość tych samochodów jest wliczana do polskiego PKB, mimo tego, że jest to firma zagraniczna. Podobnie jest z obcokrajowcami, którzy pracują w Polsce. Obcokrajowcy pracujący w Polsce pracują na polskie PKB. Główny Urząd Statystyczny podaje, że ponad 2 miliony obywateli naszego kraju pracuje za granicą, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. Osoby te, pracując w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, tworzą PKB tamtych krajów. Jak policzyć produkt krajowy brutto? Zanim przejdę do tego, w jaki sposób policzyć produkt krajowy brutto, powiem o zmianach, jakie miały miejsce w Polsce w 2014 roku. Od 2014 roku w Polsce liczymy PKB w nieco inny sposób. Wynika to ze zmian, które miały miejsce, zaleceń, które miały miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a które zostały następnie zaimplementowane w Unii Europejskiej. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do tego, aby obliczać PKB w podobny sposób jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zmiany, które miały miejsce w 2014 roku, dotyczyły bardzo wielu kwestii. Natomiast tą, która była najbardziej nośną medialnie, było włączenie działalności nielegalnej do rachunku narodowego, czyli do produktu krajowego brutto. Budziło to wiele kontrowersji, bo w jaki sposób policzyć dokładnie efekty działalności nielegalnej w Polsce? Główny Urząd Statystyczny, oddział w Łodzi, zajmuje się tego typu szacunkami i próbuje oszacować efekty działalności nielegalnej w Polsce i poprzez to dokonuje włączenia do produktu krajowego brutto. Dlaczego w takim razie dokonano tego typu zmian? Między innymi dlatego, że definicja produktu krajowego brutto stanowi, że są to towary i usługi, które wyprodukowano na obszarze danego kraju. Skoro produkowane są towary i usługi na obszarze danego kraju, to powstają one nie tylko w działalności legalnej, czyli na białym rynku, ale również w działalności nielegalnej, czyli na czarnym rynku. Niektórzy ekonomiści twierdzą również, że te zmiany zostały dokonane ze względu na to, aby w jakiś sposób zatuszować relacje długu publicznego, który na świecie rośnie, w relacji do PKB. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądał PKB przed i po rewizją, która miała miejsce w 2014 roku. Okazuje się, że PKB w 2013 roku, liczony starą metodyką, osiągnął wartość ponad 1,635 mld zł. Ale ten sam PKB, czyli produkt krajowy brutto, liczony już nową metodą, uwzględniającą między innymi działalność nielegalną, osiągnął wartość
ponad 1 662 miliardów złotych. Czyli jest to wzrost o 26 miliardów złotych, co stanowi około 1,6% produktu krajowego brutto w Polsce. Działalność nielegalna stanowi około 50% tej wartości. Jak w związku z tym policzyć produkt krajowy brutto? Patrząc na ten slajd, wydaje się, że jest to banalne. Wystarczy dodać poszczególne wartości i otrzymujemy wówczas produkt krajowy brutto. Natomiast jest to nieco bardziej skomplikowane, aniżeli może wydawać się z tego slajdu. PKB jest to suma poszczególnych wartości, które kryją się pod wymienionymi na slajdzie literami. Jest to na przykład konsumpcja. W zależności od tego, jak liczymy PKB, czy jest to metoda sumowania dochodów, czy metoda sumowania wydatków, czy metoda sumowania wartości produkcji, poszczególne litery oznaczają nieco inne zmienne. Jeżeli będziemy obliczać PKB metodą sumowania wydatków, to pod C kryją się wydatki na towary i usługi konsumpcyjne, konsumowane przez gospodarstwa domowe. Pod literą I kryją się natomiast inwestycje, które są kupowane przez przedsiębiorstwa. Pod literą G kryją się wydatki rządowe. Wydatki rządowe na zakup towarów i usług, natomiast pod literą G nie kryją się te wydatki państwa, które są przeznaczone na tak zwane płatności transferowe, a więc na stypendia, zasiłki czy programy socjalne czy społeczne. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest NX, czyli eksport netto. Jest to różnica pomiędzy eksportem a importem. Eksport to wartość wszystkich towarów i usług, które zostały wyprodukowane na obszarze danego kraju, ale zostały zakupione przez podmioty zagraniczne. Import natomiast jest to wartość towarów i usług, które zostały wyprodukowane za granicą, ale kupione przez podmioty krajowe. Jak zatem wygląda wartość polskiego produktu krajowego brutto? Wynosi on dla roku 2019 ponad 2,2 biliony polskich złotych. Największą wartość w produkcie krajowym brutto stanowi konsumpcja, czyli spożycie w sektorze gospodarstw domowych. Jej wartość w roku 2019 oszacowano na ponad 1 283 miliardy złotych. Inną bardzo ważną pozycją, składnikiem produktu krajowego brutto w Polsce jest eksport towarów i usług, który został oszacowany w roku 2019 na ponad 1 267 miliardów złotych. Innymi pozycjami produktu krajowego brutto w Polsce jest spożycie w sektorze publicznym, a więc wydatki rządowe na zakup towarów i usług. Niektórzy oceniają, że poziom tych wydatków jest zbyt wysoki. I inną bardzo ważną pozycją PKB jest akumulacja brutto, a więc inwestycje, które są oszacowane na 455 miliardów złotych. Składają się one z nakładów brutto na środki trwałe oraz przyrostu zapasów, czyli przyrostu rzeczowych środków obrotowych. Inną jeszcze wartością, składnikiem PKB jest import towarów i usług, który obniża poziom PKB. Im więcej importujemy towarów z zagranicy, tym prawdopodobnie niższy poziom produktu krajowego brutto. Mówiąc o PKB, należy również powiedzieć o rodzajach. PKB nominalne i PKB realne to jedna z klasyfikacji podziału produktu krajowego brutto. PKB nominalne to wartość towarów i usług, które zostały wyprodukowane na obszarze danego kraju, ale wyrażone w cenach bieżących. PKB realne natomiast jest wyrażone w cenach stałych. Inaczej można powiedzieć, że PKB nominalne jest wyrażone w cenach pochodzących z danego roku, który analizujemy, a PKB realne wyrażone w cenach z roku bazowego. Jeżeli to wytłumaczenie nie jest jasne, posłużę się przykładem. Przyjmijmy, że w hipotetycznym kraju produkuje się tylko i wyłącznie wino. W 2010 roku wyprodukowano w kraju 100 litrów wina. Cena jednego litra wina wyniosła 30 zł. W 2019 roku produkowało się dokładnie tyle samo wina, czyli 100 litrów. Natomiast cena jednego litra wina wyniosła już 40 zł.
Jeżeli chcielibyśmy policzyć PKB nominalne dla roku 2010 i 2019, to poprzez odpowiednie działanie ilość razy cena otrzymamy poziom PKB. Czyli dla roku 2019 otrzymalibyśmy 4000 zł, podczas gdy dla roku 2010 3000 zł. Osoba, która nie wie, jak PKB nominalne zostało policzone, mogłaby sądzić, że w danej gospodarce hipotetycznego kraju PKB wzrosło w wyniku wzrostu wielkości produkcji. Natomiast nic bardziej mylnego. PKB nominalne wzrosło w wyniku wzrostu ceny. Dlatego też używa się PKB realnego do porównywania wartości PKB w poszczególnych latach. Próbuje się w ten sposób wyeliminować wpływ zmian poziomu cen na produkt krajowy brutto. Gdybyśmy przyjęli, że rokiem bazowym będzie rok 2010, to z łatwością obliczyć można PKB realne dla roku 2010 i dla roku 2019. PKB realne dla 2010 to będzie ilość razy cena z roku bazowego, czyli z 2010, czyli 100 razy 30 zł. Wówczas otrzymujemy PKB realne na poziomie 3000 zł. PKB realne dla 2019 roku obliczymy dokładnie w ten sam sposób. Bierzemy pod uwagę ilość wyprodukowanego wina, czyli 100 litrów, ale cenę z roku bazowego. Przypomnę, że rokiem bazowym jest dla nas rok 2010, czyli bierzemy pod uwagę cenę 30 zł za litr. Wówczas okazuje się, że PKB realne dla roku 2019 będzie dokładnie takie same jak dla roku 2010, czyli 3000 zł. Proszę zwrócić uwagę, że PKB realnie nie wzrosło ani nie spadło. Otrzymujemy taką samą wartość PKB. Innym rodzajem PKB jest znany nam wszystkim PKB per capita, czyli inaczej PKB przypadające na jednego mieszkańca. Oblicza się go w banalny w zasadzie sposób. Jest to PKB nominalne podzielone przez liczbę mieszkańców danego kraju. Bardzo często używa się go w sytuacjach, kiedy chcemy zobaczyć, ile towarów i usług, czyli jaka wartość towarów i usług przypada na jednego mieszkańca obywatela danego kraju. Służy to na przykład porównaniu gospodarki Polski i Chin. Dużo mówiłam o rodzajach PKB, o definicji PKB, natomiast dlaczego to PKB jest tak ważne? Dlaczego ono staje się tak często przedmiotem debaty publicznej? Jest wiele powodów ku temu. Między innymi dlatego PKB jest ważne, że mierzy wielkość gospodarki danego kraju. Ale PKB jest też ważne dlatego, że wpływa na nasze wynagrodzenia. Ale nasze wynagrodzenia wpływają też na PKB. Bardzo proszę, zwróćcie uwagę na slajd, na którym po prawej stronie widnieją wynagrodzenia w poszczególnych krajach i PKB per capita. Okazuje się, że w tych krajach, dla których poziom średniego rocznego wynagrodzenia jest wysoki, występuje również wysokie PKB per capita. I na odwrót można by było powiedzieć, że w tych krajach, dla których PKB per capita jest na wysokim poziomie, średni roczny poziom wynagrodzenia jest również wysoki. W drugiej części slajdu widoczne są kraje, dla których zarówno PKB per capita, jak i średni roczny poziom wynagrodzenia jest relatywnie niski. Wskazuje to na istotną korelację pomiędzy obiema zmiennymi. Co w takim razie uczynić, aby więcej zarabiać? Powinniśmy podwoić polskie PKB. W tabeli widoczne jest realne tempo wzrostu PKB i czas, po jakim dojdzie do podwojenia polskiego PKB. W sytuacji, kiedy w Polsce PKB wzrastałoby w tempie 1% w skali roku, wówczas do podwojenia polskiego PKB doszłoby po 70 latach. Natomiast jeżeli polska gospodarka wzrastałaby w tempie 30% w skali roku, wówczas doszłoby do podwojenia polskiego PKB już tylko po 3 latach. Dokonałam pewnej projekcji, bardzo optymistycznej. Założyłam, że polska gospodarka będzie wzrastała w tempie takim, jak wzrastała w roku 2018, a więc ponad 5% w skali roku. Wówczas okazałoby się, że do podwojenia polskiego PKB doszłoby już w roku 2032.
Dokonałam też drugiego, mniej optymistycznego założenia, ale mam wrażenie, że i tak bardzo optymistycznego z punktu widzenia tej sytuacji, w której się znajdujemy, że polska gospodarka będzie wzrastała w tempie 3% w skali roku. Wówczas do podwojenia polskiego PKB doszłoby już w roku, albo aż w roku 2054. Wiemy, że to założenie jest bardzo optymistyczne. Pewnie większość z Was zastanawia się, które kraje charakteryzują się największą wartością nominalną PKB. Pewnie większość z Was uważa, że są to Chiny albo Stany Zjednoczone. Pewnie większość z Was ma rację. Krajem, który cechuje się największym poziomem PKB nominalnego, są Stany Zjednoczone Ameryki. Na drugim miejscu znajdują się Chiny. Następnie mamy Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Indie, co ciekawe, Włochy, Brazylię i Koreę Południową, która jeszcze kilka lat temu nie znajdowała się w czołówce krajów pod względem największej wartości produktu krajowego brutto. Gdzie znajduje się w tym rankingu Polska? Polska obecnie znajduje się na 22 pozycji z wartością PKB około $500 milionów. Warto prześledzić, jak zmieniały się poziomy PKB poszczególnych krajów pomiędzy rokiem 1970 a 2019. W wolnej chwili bardzo proszę, obejrzyjcie tą krótką animację i zobaczcie, jak światowe PKB zdominowane jest przez Stany Zjednoczone i zwróćcie uwagę na awans Chin w rankingu krajów o największej wartości PKB. O pozycji Stanów Zjednoczonych świadczy również ten slajd. Na slajdzie widoczny jest udział poszczególnych krajów w tworzeniu światowego PKB. Widoczny jest tutaj kolor dominujący, kolor różowy, a więc PKB Stanów Zjednoczonych Ameryki i kolor niebieski, czyli kraje azjatyckie, w tym oczywiście Chiny. Pewnie każdy z Was będzie szukał tu Polski. Żeby te poszukiwania przyspieszyć, zaznaczyłam Polskę z niebieską strzałką. Zwróćcie uwagę, że polski PKB stanowi około 0,68 światowego produktu krajowego brutto. Mówiłam również o PKB per capita. PKB per capita, czyli produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca. W zasadzie różne źródła podają różne dane dotyczące tego, które kraje mają najwyższy poziom PKB per capita. Z danych Banku Światowego uzyskałam informację, że tymi krajami o największej wartości PKB per capita są Monako, Liechtenstein oraz Luksemburg. Zwróćcie proszę uwagę, że to są kraje o nielicznej populacji, czyli pamiętając, jak liczy się PKB per capita, jest to PKB nominalne przez wielkość populacji, czyli liczbę mieszkańców danego kraju. W przypadku wszystkich trzech wymienionych krajów licznik jest bardzo niewielki, co stanowi o bardzo wysokiej pozycji tych krajów w rankingu PKB per capita. Polska natomiast znajduje się na 6. dziesiątce krajów pod względem wartości PKB per capita z poziomem około $15 000 na osobę. Mówiłam, dlaczego PKB jest ważne i że jest niemal doskonałym wskaźnikiem, ale chciałam też powiedzieć o niedoskonałości tego wskaźnika, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wykorzystywany jest niecelowo. Na kolejnych dwóch slajdach przedstawię cytaty, słowa osób, które wypowiadają się na temat PKB. Jednym z nich jest Simon Kuznets, osoba, która ma niesamowity wkład w tworzenie rachunków narodowych, w tym sposób liczenia produktu krajowego brutto, która otrzymała Nagrodę Nobla. Powiedział on: pokazałem, w jaki sposób łatwo obliczyć dochód narodowy, ale ostrzegam, by nie wyciągać z niego zbyt daleko idących wniosków co do faktycznego bogactwa narodów. William Easterlin powiedział: nie istnieje wyraźna zależność między poziomem dochodu per capita w danym kraju, a zadowoleniem z życia jego mieszkańców. Eduardo Campanella powiedział natomiast, że PKB to prędkościomierz. Pokazuje, czy jedziemy szybko, czy wolno, ale nie czy jedziemy w dobrym kierunku. Jeśli chcemy wiedzieć, czy wzrost jest fair, czy jest zrównoważony, potrzebujemy dodatkowych wskaźników.
Dwa jeszcze cytaty, które bardzo dużo mówią o niedoskonałościach takiego wskaźnika, jakim jest PKB. To słowa wypowiedziane przez Billa Bonera. Cała światowa gospodarka zależy od konsumenta. Jeśli przestanie wydawać pieniądze, których nie ma, na rzeczy, bez których mógłby się obyć, będziemy załatwieni. I jeszcze jeden cytat Craiga Ekberga, który wypowiedział słowa po trzęsieniu ziemi, które w 2010 roku nawiedziło Nową Zelandię. Ten kataklizm nie mógł dla nas przyjść w lepszym momencie. Trzęsienie ziemi przyczyni się do dużego ożywienia gospodarczego w kraju, a głównym motorem wzrostu będzie boom w budownictwie. Lokalna gospodarka na pewno skorzysta na rekonstrukcji. Zyski z tego tytułu będą znacznie większe niż poniesione straty. Zaprezentowane słowa na dwóch ostatnich slajdach świadczą o tym, że PKB jest dobrym wskaźnikiem do mierzenia wartości towarów i usług. Nie jest natomiast dobrym wskaźnikiem do tego, aby mierzyć jakość życia czy dobrobyt społeczeństw. Potwierdza to chociażby ostatnia wypowiedź, która świadczy o tym, że w sytuacji, kiedy dochodzi do kataklizmu, najprawdopodobniej po tym kataklizmie dojdzie do wzrostu PKB. Simon Kuznets i wielu innych ekonomistów uważa, że powinno się stosować inne wskaźniki komplementarne względem produktu krajowego brutto. Takimi wskaźnikami jest na przykład wskaźnik HDI, czyli Human Development Index, czy wskaźnik Giniego, który informuje o równym bądź też nierównym podziale bogactwa dochodów w społeczeństwach. Innym wskaźnikiem jest natomiast światowy wskaźnik szczęścia. Jemu chciałabym poświęcić parę minut. Proszę zwrócić uwagę, że w rankingu krajów, które osiągają największą wartość światowego indeksu szczęścia, są takie kraje jak Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia, Szwajcaria, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia, Szwecja czy Australia. Tych krajów na próżno szukać w pierwszej dziesiątce krajów o największej wartości PKB nominalnego. Tych krajów również nie ma w pierwszej trójce krajów o największej wartości PKB. Potwierdza to, że PKB szczęścia nie daje. A na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć, sparafrazować w zasadzie słowa Arnolda Schwarzeneggera, który powiedział, że pieniądze nie dają szczęścia. Był tak samo szczęśliwy, jak miał 30 milionów dolarów i jak miał 50 milionów dolarów. Dziękuję za uwagę.